No cześć, z tej strony Andrzej. W tym odcinku pokażę Wam ciekawą bardzo aplikację, którą możecie ściągnąć ze sklepu Microsoftu, która się nazywa Booking.com. Pokażę Wam, w jaki sposób ją ściągnąć. Wchodzicie w Microsoft Store lub sklep Microsoftu i tutaj macie wyszukiwanie. Najszybciej to jest wyszukać. Wpisujecie Booking i macie Booking.com, naciskacie. I ja już posiadam, tutaj macie informację, że ja już mam tą aplikację, ale jeżeli jej nie macie, to pokazuje Wam się tutaj przycisk instalacji. Tak wygląda ta aplikacja, to są screenshoty, czyli rzuty ekranu. I tu widzimy, że jest to bezpłatna aplikacja. Booking.com to szybka, łatwa i bezpieczna metoda rezerwacji hoteli na całym świecie. Rezerwacji można dokonać z każdego miejsca. Jeszcze Wam pokażę, że ta aplikacja jest dostępna w kategorii... chyba przeleciałem. Nie, dobrze. Społecznościowe, rozrywka, fotografia, sport. Ja zawsze używam, staram się używać przeszukiwania. Macie tu w kategorii podróże booking.com, a jeżeli naciśniecie tą kategorię i tutaj według ceny bezpłatne, to znajdziecie ją na pewno według najlepiej ocenianych. Tu jest booking.com. To jest ta sama. Czyli pokazałem Wam różne możliwości wyszukania tej aplikacji. No i dobrze. I teraz, jeżeli ją zainstalujecie, to się pojawi Wam tutaj taka ikonka, więc wchodzimy. Więc tak wygląda główne menu. Tutaj mamy Find Accommodation, czyli gdzie chcemy na przykład znaleźć jakiś hotel do wynajmu. Na przykład weźmy Warszawę. Wpisałem Warsaw. I dzisiaj jest 3 listopada, więc 3 november, do 4 weźmy ile osób, 1 i naciśnijmy przycisk search. I teraz następuje wyszukiwanie i mamy tak cyfry, które tutaj pokazują się nam na mapie, 1, 1, na przykład weźmy Marriott i widzimy lokalizację, widzimy Pałac Kultury i Nauki i tutaj mamy Marriotta. Mamy taką małą mapkę. Mamy różnego rodzaju hotele, mamy tutaj oceny, tutaj mamy nazwę hotelu, tutaj mamy ulicę, tutaj mamy liczbę gwiazdek i mamy cenę w euro. No weźmy na przykład Marriotta. Mamy Aleje Jerozolimskie 65/79, cena za pokój 69,02, więc naciśnijmy. I teraz pokazuje nam się krótki opis. Jest to akurat tutaj w języku angielskim, ale tak jak mówię, angielski jest bardzo popularnym językiem na całym świecie, więc warto się go nauczyć. I tu mamy krótki opis. Tutaj mamy jakie posiadają pokoje i mamy ceny. Widzimy. Tutaj mamy pictures, czyli obrazki. Możemy kliknąć i tutaj możemy przychodzić slajdami i zobaczyć, jak wygląda ten hotel w środku. Czyli bardzo ciekawe rozwiązanie dla ludzi, którzy najpierw chcą sprawdzić, jak wygląda dany hotel przed... widzimy tutaj charakterystyczny Pałac Kultury i Nauki. Jak wygląda hotel w środku. Tu naciskamy wstecz. Dodatkowo mamy mapkę większą, tak jak tamta poprzednia na początku. Widzimy, że tutaj powinien być ten hotel. No niestety widzicie... No i teraz tak, i tutaj mamy o co chodzi, co ten hotel posiada, Więc tutaj mamy ogólnie, że jest na przykład air conditioning, czyli klimatyzacja, bar i tak dalej. Jakie mamy, co możemy robić w tym hotelu, na przykład grać w bilard, jest kasyno, jest basen, jakie są usługi, na przykład jest transport na lotnisko. I teraz zasady hotelowe, czy na przykład zwierzęta są, można wziąć zwierzęta, dzieci, jak to jest z dodatkowymi łóżkami dla dzieci, czy jest dostęp do internetu, jeżeli tak, to ile to kosztuje, to napisane, że 39 zł za 24 godziny. I tutaj mamy, kiedy jest wprowadzenie i wyprowadzenie, check-in, check-out i jakie są akceptowalne formy płatności. I tu mamy American Express, Maestro, Visa, Euro, Mastercard i tak dalej. I zasady kancelowania. I na przykład chcielibyśmy zabukować, czyli zarezerwować jakiś pokój, to wybierzmy sobie ten, wybierzmy ilość osób, jedna, i tutaj pokazuje nam się, że mamy check-in akurat w sobotę 3 listopada i check-out, czyli wyprowadzenie się 4 w niedzielę, i tutaj mamy całkowitą cenę i naciskamy Book Now, czyli zarezerwuj teraz. I teraz mamy tutaj to samo, co na poprzedniej stronie, całkowita cena, imię, nazwisko, nasz adres e-mail, telefon, adres, kod pocztowy, miasto i kraj. Tutaj mamy opcjonalnie, możemy podać inną nazwę gościa, czy dla palących, czy dla niepalących. Tutaj jakiś komentarz, na przykład dodatkowe ręczniki, czy coś w tym stylu. I tutaj mamy bardzo ważną sprawę, nasze informacje na temat naszej karty. Wybieramy, jaką mamy kartę, na przykład Visa. Wpisujemy numer naszej karty, imię posiadacza karty, expire date, czyli datę ważności karty i nasz kod 3-cyfrowy z zabezpieczenia. I tutaj naciskamy przycisk Confirm, Your Stay, i tutaj mamy cenę w złotówkach, nam się pokazuje 284 zł 26 groszy i w euro 69,02. I naciskamy Confirm, przycisk i dokonujemy rezerwacji. Więc tak jak mówię, jest to bardzo ciekawa aplikacja Booking.com. Polecam ją wszystkim. Jest to bodajże jedna z najlepszych w ogóle. Widzimy tutaj, że posiada tutaj już 17 milionów gości zostawiło komentarze. Tak jak mówię, jest to bardzo dobra aplikacja. Posiada 41 destination, czyli no, w tym wypadku chodzi tutaj o lokalizację i więcej niż 225 000 hoteli w swojej bazie danych, więc bardzo ogromna baza danych. Możecie oczywiście wpisać inne miejscowości, wybierzmy sobie Las Vegas, City in United States, naciśnijmy Search. I teraz tutaj charakterystycznie pokazuje się nam nasza mapka i widzimy hotele, jakie są. Tu mamy znowu informacje, wybieramy sobie pokój, Book Now, wypełniamy detale, Confirm. Widzicie, tak samo się wszystko robi jak na przykład w Warszawie, więc nie ma to znaczenia, jaki jest kraj. Więc to wszystko w tym wideo. Do usłyszenia i miłego rezerwowania miejsc w hotelach. Trzymajcie się, cześć.